Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Zaraz zobaczymy, czy to pójdzie. Sprawdzamy, czy to pójdzie, bo powinno pójść. Nie wiem, jakie mamy opóźnienie. Ale wyszedł jakiś nowy upgrade do cywilki, szóstki. I chciałbym go sprawdzić. Chyba coś idzie. Tylko sobie sprawdzę. Trzy osoby oglądają. Dobra, opóźnienie nie jest, tylko dlaczego obraz nie idzie? Czekajcie. Nie, no powinien iść obraz. Dlaczego nie ma obrazu? Dźwięk jest, nie ma obrazu. No szlak, w tamtą stronę było odwrotnie. Przecież mnie szlak trafi zaraz. Kurczę, pióro. Jest obraz, ale widzicie obraz gry, czy widzicie obraz ten tylko miniaturkę? Bo u mnie na komórce jest tylko miniaturka. A nie powinno tak być. Powinno nadawać to. Ty wrogu gra na całym okienku. No to kurka, dlaczego u mnie nie idzie? To jeszcze czekajcie, ja sobie sprawdzę tutaj jedna, jeszcze tutaj. Ale wyszedł jakiś nowy upgrade. Kurka, to tylko mi na komórce nie idzie. Dobra, to nic, to dobrze. To tu możemy dać pauzę, żebym tylko miał podgląd na czat. To przepraszam za usterki. Przepraszam za usterki. Zaczynam. Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Let's play z Kopyrem. Dawno nie było, ale dzisiaj okazało się, że wyszedł upgrade do cywilki szóstki. Podobno pozmieniały się na lepsze w ogóle zasady, w ogóle teraz zupełnie inna gra. No i pomyślałem sobie, popatrzę, poszukam, może mi się uda uruchomić live streamy, bo jak mi się udało live streamy uruchomić, to będę live streamował na ten swój kanał Let's Play z Kopyrem. Zachęcam w ogóle wszystkich do dawania łapek w górę do subowania, bo to on ma tylko 1000 subów, no a tutaj 100 tysięcy to ludzie. Cywilizacja szóstka jest dużo gorsza niż piątka. Pod pewnymi względami się zgadza, ale dobra, gramy. Gra jednoosobowa, stwórz grę. Nie wiem, jaki poziom trudności, ale król to chyba minimum trzeba wybrać. Prędkość gry. Myślę, że damy maraton. Czemu ty mi się tu wyłączasz? A, już wiem czemu. Bo ja muszę mieć podgląd. Nie mam podglądu na czat, na. Jak to? Na Macu. Kontynenty mogą być, rozmiar mapy ogromna, oczywiście nie losowy przywódca, tylko jedziemy z Jadwigą.
Poziom trudności król. Dobra, i ustawienia zaawansowane. Zawsze wybieram sobie te cywilizacje, z którymi będę grał, bo musi być oczywiście Niemiec. Musi być jeszcze Rusek. Rusek, Polak i Niemiec. Gdzie jest Rusek? Jest Piotr. Dalej. Kogo bierzemy jeszcze? Wiem, że dzisiaj mecz, ale po pierwsze mecz jest za godzinę, a po drugie powiem szczerze, że jak już ten, to bardziej mnie chyba tutaj gierka wciągnie. Może być Victoria z Anglii. Nasz tradycyjny, prawda? Nasz tradycyjny sojusznik. Kogo jeszcze bierzemy? Jakoś bardzo, nie za wiele jest właściwie europejskich. No Katarzynę Medycejską możemy wziąć. To jest Francja. Dobra, Haralda. To jest Wikingowie. Mogą być. Dobrze. Kogoś z Grecji by można. Albo o, Saladyn, może być, że muzułmanie i ten, i islam napierający. Dalej. Kogo my tu mamy? Trajan. No, Rzym mi tak średnio pasuje, ale w sumie no niech będzie ten Trajan. Aleksander to jest Macedonia. Tak słabo. No, ale chyba go weźmiemy. O, Filip. Filipa bierzemy, bo to Hiszpan. Bierzemy takich bardziej europejskich. Chociaż no, Japończyk może być jeden. I Chińczyk do tego wszystkiego. Amerykanów nie bierzemy. Gdzie ten Chińczyk? Jest Queen. A jeszcze mamy jednego. I jeszcze jednego. To kogo bierzemy? Amerykę? Czy Johna Curtina, Australijczyka? Araby już są. Araby już są. No to dobra, bierzemy Teddy Roosevelt. Zwycięstwo kulturowe, naukowe przez dominacje punktowe. Wszystko jest. Starożytność, miasta, państwa 18. Maksymalnie 24. Bierzemy na maksa wszystko. Poziom wody standard. No to lecimy. Brazylii nie biorę, bo w ogóle tego gościa nie czuję. To już lepiej Stany. Idziemy, rozpoczynamy grę. Powiem szczerze, że ja już tą grę nie grałem, nie wiem, z rok minimum. Grałem tą Jadwigą, generalnie wygrywałem. Ze dwa razy mi się udało wygrać. I co? No i rzeczywiście gra mi dupy nie urwała. Rzeczywiście zgadzam się, że piątka pod pewnymi względami jest lepsza. No ale spróbujemy. On zaś ruszy z tobą, by nieść tę nowinę świata. Chronią cię. Na przykład, co mi się nie podoba? Nie podoba mi się, że te postaci nie są animowane. Tak jak były w piątce. Rozpocznij grę. Dobra, tutaj nie ma co cudować. Mamy sól, mamy ryż. Mamy, co tu mamy? Mamy cytrusy, a to jest co? Dżungla, tak? Las deszczowy. No to budujemy miasto. Nie można zmieniać w ogóle nazw miast. No i jakoś tak jest jakoś ubogo. Tutaj jeszcze tak. Mamy taki dwutorowy, mamy badania i mamy też jakby taki rozwój doktryny politycznej. Także no jest tutaj inaczej trochę niż było. No to idziemy. No to idziemy tu, w tę stronę. Wybierz produkcję. No chyba zwiadowcę, nie? Bo co znajdziemy, to nasze. W sumie zwiadowca jest niewiele mniej niż procarz. Procarz zawsze jest... A, to procarza. Zawsze to jest jakiś te badania. My tu mamy w pobliżu sól i wymaga górnictwa. No to bierzmy się za górnictwo.
I no tutaj są pewne rzeczy porozbudowywane, także każde miasto, można zmieniać nazwy miast? No może i można, ale to już później. Każde miasto można rozbudowywać w taki trochę do Sims, no do SimCity sposób. O, tutaj widzę jakieś klejnoty, mamy banana, pszenicę. Ale jakoś to... O, mamy jakiegoś tutaj widza z, nie wiem, z Rosji czy z Ukrainy. Privet. Dobrze, idźmy tu. Nasi odkrywcy znaleźli nową, przyjaźnie nastawioną wioskę pomiędzy. Zalecam wysłanie zwiadowców w wioskę dalej. Okej, gdzie ta wioska? Czemu jej nie widzę? I tu jest w ogóle jakieś miasto już widać, ale gdzie ta wioska? Kurczę, ślepy jestem? Gdzie ta wioska? A tu, za rzeką. Dobra. Tu mi się ten czat wyłącza. Zdrawoj. No ja niestety nie gawari. Dobrze. Pójdziemy tu zobaczyć, co tutaj jest za tym tym. Czy to jest jakiś inny kraj, znaczy inny jakiś naród, inna nacja, czy to jest miasto państwo? O, Sztrajan. Wiedza o piśmie. No i to jest ciekawe, że tutaj też można szybko przyspieszać te wyszukiwanie tych, jeżeli się spełni takie jakby zadania. No, nie powiem, żeby mnie cieszył ten Trajan w tym miejscu. No ale trudno, no. Trzeba jakoś z nim żyć będzie. Okej. Okay. No, lecimy dalej. Ile w ogóle osób ogląda? W ogóle tego nie widzę. Idziemy tutaj do tej wioski. Skąd on już ma budowniczych, dziad jeden? I już dwóch w ogóle ten, dwóch mieszkańców. Bez jaj, chyba coś oszukuje ten komputer. Dobra. Mam piątkę i grywam czasami. Czy warto się przesiadać na szóstkę? No generalnie to jest inna gra. Pod pewnymi względami gorsza. Myślę, że pod względem przede wszystkim grywalności. Ale co piję? Piję nachmieloną. No, ale ci, co oglądają, to proszę o łapkę w górę. Co my tu mamy? Następna tura. Jedziemy z koksem. Weszliśmy do wioski i kurka co? Aha, przyspieszono ideę rzemiosła. No dobrze. Dobre i to. Chociaż lepsze są, jak się tam znajdzie jakąś lancę świętego Wacława, nie? Jest taki, zupełnie inaczej jest pokazana religia niż w tym, niż w piątce. No zupełnie to jest inna gra, no. Pod pewnymi względami gorsza. Coś nie stream. No kurka, nie powinien ciąć, no ale to już co ja zrobię. Oho. Więc musiałem spędzić 2 tygodnie w Tanzanii, rozmawiając z ludźmi. Proszę, odkryto cud natury i ten cud natury będzie można jakoś wykorzystać, myślę, tak? Okej. Okay. Podczas eksploracji natknęliśmy się na cud natury. Bez wątpienia przyniesie on wielkie korzyści temu, kto zasiedli jego okolice. No, to my będziemy musieli zasiedlić. Okej. Okay.
Wiedza o astrologii się dzięki temu poszerzyła nasza, bo zobaczyliśmy ten cud natury. Kontynuuj. I co ten Kilimandżaro daje? Plus 2 do nauki, sąsiadując, ma właściwości góry i zapewnia sąsiadującą polą plus 2 do nauki. To plus 2 do nauki czy do żywności? Coś to dziwne jest. Dobra. Europa Universalis. Powiem tak, ściągnąłem tę gierkę i jakoś się nie mogłem przekonać. Albo ona była dla mnie za skomplikowana. No tak, tego by było trzeba. Tak. Musimy zniszczyć te twierdze, inaczej ryzykujemy kolejne ataki. Tak jest, musimy zniszczyć. Tylko czym? Czym? Pałkami? O, ale jest wioska druga. Dobrze. Idziemy do tej wiochy. Znaczy powiem tak, ja w cywilkę grałem we wszystkie części i mam mega sentyment do tej gry. Nasze miasto wciąż się bogaci. Ludzie żyją w dostatku. Plus 1 do populacji. No dobra, no. Dobre i to. Nie jest to włócznia świętego Wacława, no ale... Dobrze, idziemy dalej. Tu w tą stronę można, bo tu jest rzeka. No w zasadzie tu można się wybudować, aczkolwiek no nie, też nie za blisko tego Krakowa, nie? No ale powiedzmy, że tu można by się wybudować. Albo tu. Tu, znaczy w ogóle tutaj fajne miejsce to jest, gdzie jest ten cały ta osada tych barbarzyńców. Tam jest ciekawa opcja. 9 tur jeszcze mamy do 9 tur mamy do procarzy. O, proszę, Piotrek. O ludzie, też mi go potrzeba, tak? Oczywiście, chcesz odwiedzić wasze miasto. Gdzie ta Moskwa? Gdzie ta Moskwa? Zwiadowca. Już widzę, że będzie kurka ciepło. Kiedy kolejna część? Ale czego kolejna część? Cywilizacji, czy kolejna część live streamu, czy co? Odkryliśmy miasto państwo. Nawiązanie z nim stosunków dyplomatycznych z pewnością przyniesie. Istnieją różne rodzaje miast państw. Okej, wiem. Nasi sąsiedzi z miasta państwa wysłali do nas... Dobrze. Jakie to jest miasto państwo? Daleko jest. Tu. Presław. Jeśli dobrze kojarzę, to jest ukraińskie, tak? Presław. No ale już wszystkich znają, więc generalnie nie mamy jakiegoś tutaj przewagi. I to jest jakie miasto państwo? Militarne. Dobra. Dobrze. Co oni chcą, żeby zrobić? Szlak handlowy. Dobrze. Wybrałeś jedne z najbardziej agresywnych cibek, więc będzie wesoło. Nie no, wybrałem no tak, takie, żeby było po prostu takie życiowe, nie? Kiedy wracasz do Polski z Sydney? No, jak polecę do Sydney, to wrócę. Na razie jeszcze w Sydney nigdy nie byłem. Dawaj degu, a nie gry jakieś. No kiedyś będzie, ale dzisiaj jest gierka, no.
Preslav to Bułgaria? Plovdiv to Bułgaria. Jesteś pewien, że Preslav to Bułgaria? Mi się wydaje, że to jest Pejereslav, tak, z Ukrainą mi się to kojarzy. Bułgaria to Plovdiv. Byłem tam nawet. Podobno jedno z najstarszych miast w Europie. Czy jedno z najstarszych śladów cywilizacji tam znajdowano. No dobrze. 5 tur i będziemy mieli górnictwo. I procarzy za jedną turę. Dobrze. Wyszkoliliśmy naszą pierwszą jednostkę dystansową. Jest ona zdolna do atakowania wroga z daleka, pozostając poza zasięgu. Okej, no dobrze. Wybierz produkcję. I teraz nie wiem, czy budowniczych już? Chyba tak, żeby tą sól tutaj zaczęli kopać. Albo jeszcze jednych procarzy. Nie wiem, co radzicie. No może mamy niebezpiecznych sąsiadów, więc może procarzy jednak. Jednostka bez rozkazu. Dobra, idźmy tu. Słuchajcie, no sprawdzałem wszystko wcześniej, oczywiście nie cięło, no ale no, jestem w stanie uwierzyć w to, że tnie. O, dobrze. Mogę sprawdzić, czy coś tutaj się da poprawić, czy przypadkiem mi się nie przełączył router, ale wątpię. Nie. Wszystko powinno być dobrze. Znaczy, wszystko jest tak, jak ma być, a czy to jest dobrze, no to jest już inna kwestia. Dobrze. Wejdziemy na górę, żeby coś zobaczyć bardziej. O, to tutaj też mamy wybrzeże. To jakiś nie jest wielki kontynent. Jak z tą solą, to wiem, że można fajnie religię założyć na soli opartą, bo pamiętam, że kiedyś taką akcję właśnie robiłem. Wiem, jak to brzmi, ale tak jest. Następne, co by nam się przydało, obróbka brązu, bo wtedy by nam się pokaże, gdzie jest żelazo, a to jest generalnie dosyć ważna sprawa. I w zasadzie możemy się przemieścić w stronę barbarzyńców, może ten, i spróbować, no, poczekamy jeszcze na tych drugich procarzy i pójdziemy na tych barbarzyńców, żeby ich tam dojechać, bo za to są punkty i pieniądz. Góralska muzyka. Może nie do końca, ale... Pamiętasz, jak włączyć kody do CIF 2? No nie pamiętam takich rzeczy. CIF 2 to jeszcze musiałem grać chyba na Amidze. Jeszcze chyba Colonization na Amidze grałem. Dobra, następna tura. A tnie wszystko, czy tnie tylko na przykład obraz, czy tnie dźwięk? Jak to tam tnie? Idziemy na tych barbarzyńców. Oni byli tu, nie? Nie, tu. Jest nawet tam.
jest nawet ta chata narysowana. 52 osoby. No, jak na Let's Play'a to nie jest tak źle. Wszystko tnie. No kurka, no to nie wiem, może coś tam w tym OBS-ie można zmienić jakiś w ustawieniach, ale stwierdziłem, że lecę na żywioł, nie? Jeśli już grałeś Civ 6, to wiesz, że boosty do wynalazków lub czy ideologii mega są pomocne, także zwracaj na to uwagę. No, tak, tak, no generalnie dlatego tutaj idę, nie? Bo tutaj jak zabiję 3 jednostki barbarzyńców, to mi ten brąz szybciej się zrobi, nie? Taka jest też koncepcja. A jednocześnie jest za to jakiś tam hajs za ten obóz. Konia mamy tutaj. Wszystkie łapki w dół. Generalnie każda łapka się liczy. Ta w dół też. Więc spoko. Lepsza łapka w dół niż żadna. A tu już widzę Kalinka na cześć Piotra. Czy będzie potem archiwum tej gry na YouTube? No tak, mam nadzieję, że po prostu będzie filmik potem dostępny normalnie na YouTubie. Przede wszystkim liczy się komputer i szybkość internetu. Komputer teoretycznie jest silny, ale oczywiście i Civka go obciąża, no i ten OBS podejrzewam. Są. Jestem tutaj nasz, prawda, barbarzyńca. Czy las dodaje coś do obrony? Modyfikator obrony 3. No to idziemy do tego lasu. Dobrze jest zachować ostrożność przy zbliżaniu się do jednostek wroga. W przeciwnym razie można dostać... Okej, dobra. A on siedzi gdzie? W cytrusach. Live z meczu. To byłby let's play. No akurat, znaczy no, może nawet pójdę oglądać. Zaatakowali nas, ale dostali po łbie. Dobrze, i teraz procarze. I nawet możemy go od razu szczelić. Nie chodziło mi o pominięcie tury. Dobra. Czyli internet słaby niestety. Znaczy wiesz, to jest internet LTE. To nie jest światłowód, to nie jest ten. I na przykład chwilę wcześniej patrzyłem na speed teście i miałem pinga 250. Teraz patrzę, teraz przed nadawaniem patrzyłem na speed teście i miałem pinga 45, czyli taki, jaki ja mam standardowo, więc... Ej! What are you doing? Miałeś strzelać, a nie, kurka, atakować go na pałę. No i dobrze, i mamy to. I teraz ten go kończy. Pierwszą jednostkę mamy zabitą. Jeszcze dwie. Dobrze. No możliwe, że na przykład z odtwarzania już będzie bez tych ścinek, a może będą też, no nie wiem, zobaczymy. To jest eksperyment, no. Jak ktoś jest bardzo wrażliwy na serce, to po prostu niech
niech nie ogląda. Co ja mogę powiedzieć? Robimy tak, jak się da. No. Notabene muszę wam powiedzieć, że YouTube po bodaj 2 latach włączył wreszcie możliwość robienia live streamów z laptopa, tak jak kiedyś można było robić przez Hangouty. Także najbliższy live stream będzie chyba z laptopa, z kamerki. Nie wiem, czy to dobrze, czy coś źle. Bez tego OBS-a, tylko przez normalnie przez te. Procesy nie atakują z dystansu jednego pola, muszą być obok. No tak mi się wydawało, tylko że wydawało mi się, że on tam pokazuje, że można szczelić, ale rzeczywiście oni muszą, oni tylko mają zasięg jednego pola, nie? Mamy drugich procarzy, no to idziemy na tą wiochę. Wybierz produkcję. No to teraz już chyba budowniczych, nie? Żeby tą sól wydobywali. Dobrze. No i tutaj jaka jest nowość w porównaniu do tej poprzedniej cywilki? No to jest to, że jest, jak to się nazywa? Dzielnice są. To jest taka duża nowość. Dzielnice, że na przykład jak chcesz wybudować baraki, koszary, to musisz mieć dzielnicę wojskową. Chcesz wybudować świątynię, musisz mieć dzielnicę świątynną. I tak dalej, i tym podobne. Który jest rok? 3475. Poczekajcie, jak zasłaniam głową, to przesuniemy troszkę głowę. Tak będzie lepiej? Czy tak jest lepiej? Widać rok? Widać tych moich tych? No możliwe, że dla mnie Europa Universalis była za trudna po prostu, aczkolwiek, no mówię, nie mogłem się odnaleźć w tej grze, a nie chciało mi się jej też tak jakoś zgodzić. Nie porwała mnie. Ale słyszałem dużo, dużo dobrego. Mapę zasłaniasz? Jak mapę? Prawo i Sprawiedliwość. Dobrze. Zmień doktrynę. Tak. Plus 1 do wiary i do złota. No i co jest ważne w Polsce, jest dzikie karty doktryn. Czyli można sobie każdą tutaj doktrynę dać, ale na razie damy plus 5 do siły bojowej podczas walki z barbarzyńcami. To nam się przyda. Zatwierdź doktrynę. Idealne miejsce na głowę jest po lewej nad minimapą. Aha, tutaj. No dobra, no to skoro tak mówisz, to tak zróbmy. Rzeczywiście tam się chyba mało dzieje. O, teraz będzie lepiej. Dobrze. Nie wiem, czy tutaj wejść, czy on mnie zaatakuje, czy nie. Ale w ogóle, kurka, nie ma wioski. Czyli już mi ją ktoś zburzył. Wybierz ideę. Ulepsz 3 pola. A dlaczego mi to już zaliczyło? Skoro jeszcze nic nie zrobiłem? Aha, bo żeśmy znaleźli. Odkryj drugi kontynent. Handel zagraniczny. No nie, no to bierzemy to rzemiosło. Co ono daje? Bierzemy to rzemiosło. Centurion na Amidze. No tak, to kultowa gra była. Centuriona oczywiście, że się grało.
Oglądam na telefonie, jak przesunąć czat na prawą stronę. Wierzą w twoje mądre rządy. Zaczynają jednak również wierzyć w istnienie siły wyższej. Myślę, że warto rozwijać ten nowy sposób myślenia. Możemy na nim skorzystać. Czyli religię wymyślić. No, powiem ci, że nie wiem, jak na telefonie przesunąć czat. Chyba się nie da. Dwóch leży. I tu. I leży. Dobrze, mamy dwie jednostki. Jeszcze jedną i będziemy mieli ten. O łucznictwie. Przyspieszyliśmy, dlatego że zabiliśmy go procarzami. Bardzo dobrze. Remake Settlersów 1 i 2 robi robotę. Powiem tak. Czy ja dobrze kojarzę tę grę, ale chyba dobrze. To. No i tu by było dobre miejsce na ten, na miacho. Co prawda. No, dobre by było. Co prawda te mokradła trochę tu brużdżą. No ale tak, są diamenty, są te barwniki, jest ryż, są krowy. To by było fajne miasto. No w zasadzie tak, w zasadzie settlerów by się przydało. A ciekawe, za ile ich można kupić. Settlery 960, a mamy pieniędzy 256. No dobra, trudno. Trudno, świetnie. Oho, zwołują. Czy wy w ogóle odgłosy gry słyszycie, czy mam dać głośniej? Jeszcze jednego barbarzyńca by się przydało tutaj skasować. Odkrycie nowego kontynentu, proszę bardzo. Czyli co, to już jest nowy kontynent, tak? To jest też dla mnie głupie trochę, bo rzeczywiście te kontynenty są z dupy. Co prawda, no patrząc na nasz świat i na Europę i Azję, no to u nas też to jest z dupy, no ale jakoś tak dziwnie. Głośniej dać. Dobra. Odkryliśmy nowy kontynent, Ameryka Północna. Też ładnie. A na jakim my jesteśmy kontynencie? My jesteśmy na kontynencie. No. Antarktyda. Okej. Okay. Tu jest Antarktyda, a tu jest Antarktyda. To gdzie ta Ameryka Północna jest? Antarktyda. A tu jest Ameryka Północna. Za jeziorkiem. No, spoko. Woda mi się kończy. Zaraz wezmę drugą. No dobrze. Budowniczowie jeszcze 12 tuł. Generalnie tutaj trzeba jak najwięcej chodzić, żeby jak najwięcej tych wiosek znaleźć. Ale oczywiście to jest ryzyko. No ale jak to mówią, kto nie ryzykuje, kto nie ryzykował, w rawiczu nie siedział.
Pozdro dla kumaty. No to już chyba się to wszystko, no nie wiem. Następna tura. Tak, ja lubię, tutaj pytanie z butli łoisz, ja lubię sobie wypić z butelki piwo czasem też, chociaż najczęściej to piję tylko jeden na 100 albo ten z butelki raczej. Trzeba by powoli już zawijać do bazy, ale jeszcze tutaj, prawda, ciekawość świata sprawia, że chce się iść dalej. Może tym wrócimy. Ktoś tam musi pilnować tego bajzlo. Co pan pije, bo dopiero dołączyłem? Poselstwo handlowe. Właśnie nie kumam tej koncepcji do końca, co on to daje, ale dobra, jest bardzo mile widziane. Nie wiem, bo wiem, że można też wysłać tą. Chyba to, że on jest teraz szczęśliwy, nie? Przyjaźń. Okej. Wioski pewnie są już pozbierane. No tak, z tymi dwoma tutaj dziadami. Pewnie tak. Półki uginają się od polskiego kraftu. Z perspektywy oglądającego mogłeś nie brać maratonu. No w sumie może i masz rację, ale... Ale wiesz, no maraton to maraton, no. A ty miałeś wracać już, kurczę. Podobno Trajan nie lubi, jak się nie rozwijasz. No to ja się będę rozwijał, ale na razie tutaj buduję budowniczy. No, no trochę tej ziemi tu jest do tego rozwoju. Ciekaw jestem, gdzie ta Moskwa jest. Biorę drugą wodę. Zaraz się okaże, że nie znajdziemy tego trzeciego kurka barbarzyńcy, żeby go zabić. O, barbarzyńca już jest. Dziad jeden już do Krakowa doszedł zwiadowca. No proszę. A tu nam idzie i Trajan nasze tereny podbija. No co za dziad. Niedobrze. Akurat w naszą stronę musiał iść, tak? Gdzie tu jest moje miejsce? Tu jest moje miejsce. Oho, a to kto? Królowa Wiktoria. Wielka Brytania. To zaszczyt cię poznać. Oho, co tu się porąbiło? Co tu się odjebało? Przepraszam za wyrażenie. Oczywiście jakieś bugi są straszne. Oj, Chińczyk od razu. No patrzcie, co tu się dzieje. Kaszana. O, gdzie? Londyn. Nie ma takiego miasta Londyn. Jest Lądek, Lądek Zdrój. To będzie szybka gra. Może tak być. Może tak być, że będzie rzeź. No to będzie się coś działo, nie? No i już. I założył kumae. Dzisiaj mi kolega napisał, że Imperium Prunum po 19 brutto w Selgrosie. Dystrybucja Kormorana. No.
A, tu jest ten, osada tych. Osada barbarzyńców. Następną zrobimy już nie taką maraton na wielkiej mapie, tylko może mniejszą. O ile będę miał jeszcze chęć grać. Że tu trzeba zakładać jakiekolwiek miasto. A co tutaj mamy? Bydło. Oho. Są barbariancy. Tylko, że tam jednym to ja go kurczę nie dam rady. Tu by trzeba osaczyć tego zwiadowcę, ale nie wiem, czy to się uda. Zwiadowca by nam załatwił temat, bo byśmy mieli już trzecią jednostkę barbarzyńców do tego zadania. Jak postępy w Clash Royale? No wbiłem na 10. arenę i teraz tak asekurancko... O, kurka. Ajajaj. I teraz tak asekurancko troszkę staram się nie spaść. Spierniczamy stąd. Stary, spierdzielaj. No, ale już mam, tak naprawdę brakuje mi chyba 7 kart. Co prawda ciągle nie mam Inferno Dragona. Ale nawet nie wiem, czy bym go chciał mieć. Dobra, ty tutaj zostań. Chociaż to czekaj, to nie jest za dobre miejsce. Jak tu pójdę, to będą mnie przez rzekę musieli zaatakować, no ale zaatakują. No dobra, niech tak będzie. Wszystkie łapki w górę, tak jest. Ile osób ogląda? 43. Tak myślałem, że tak zrobisz. No i dobrze. Teraz. On też lubi przełączać te jednostki tak, że kurka. I to jest inaczej z tym. A tak, nie wrzuciłem linka. Miałem wrzucić link na YouTube, a nie wrzuciłem. No trudno. Słuchajcie, teraz też inaczej te jednostki działają, nie? Że nie budują ileś tur, tylko po prostu dajesz mu kopalnia i już jest. Produkcja. No, sytuacja jest ciężka, więc chyba procarze. A co tu się z tobą dzieje? Idziesz, ale powoli. Co zrobi? Co zrobi ten barbarzyńca? Pewnie mi rozwali tych procarzy, no ale zobaczymy, może nie. Przez rzekę, chłopie, to się ciężko atakuje. Tylko, że ten mnie tu skasuje. No. No to było do przewidzenia.
No trudno. Na każdej wojnie są straty w ludziach lub w sprzęcie. Dobrze. No, nie skończył go. No nic. No dobra, no to co? Robimy następną kopalnię soli. Jaka jest prędkość gry? Maraton. Czyli wolna. Aczkolwiek tu widzę, że już ten ma dwa miasta. No i spiernicza teraz. Ten barbarzyńca. Jakbyśmy znaleźli jakąś pierniczoną włócznię, to byśmy mogli już założyć religię, a tak to co? Lipa. W zasadzie mogę szybko wrzucić link do tego. Kopiuj link. Poziom król. Poziom król. A uciekł. Dziad jeden. Źle, kurka, wszystko źle. Czekajcie, wrzucam wpis. No, zapomniałem o tym, żeby poszerować. Dobra. Trudno, nie czas żałować róż, kiedy płoną lasy. Chcemy zniszczyć trzeciego barbarzyńcę i generalnie się nie da. Podejrzewam. Robimy trzecią kopalnię. Nie wiem, czy jest nam potrzebna trzecia, ale... I tak nie mam pomysłu na... O, ale dobrze. Zaliczył nam to jako... Srał pies. Druga jednostka poszła się rypać, no. No ciasno się zrobi, ciasno to się zaraz zrobi. No tutaj trzeba ze dwa miasta wybudować chociaż, potem można jakoś coś dłubać, nie? A z takimi stratami jednostek to będzie ciężko. Muszę dobić jakąś jednostkę, żeby mieć, kurde, zaoszczędzić tę, kurwa, 19 tur. Właściwie 30 miałem do zaoszczędzenia i dupa.
Mam nadzieję, że nie spieprzę. Siemano Wilu, no właśnie, zapomniałem poszerować, bo już tutaj generalnie, ile my już tutaj siedzimy? Z godzinkę? O, nie uciekł, no debil jeden, no i dobrze. No i już, mamy to. Interesuje mnie też pozostawienie trwałej spuścizny. Brąz bowiem przetrwa tysiące lat. Mamy obróbkę brązu. I teraz, najważniejsza sprawa. Gdzie jest to żelazo? Niedawno zaawansowaną wiedzę z zakresu planowania miast. Tworzenie w nich dzielnic może być o wiele bardziej zyskowne. Tak jest. Gdzie jest żelazo? Pewnie, a tu jest, super. Nigdzie nie ma w pobliżu. No i dupa blada. Tak naprawdę to tutaj można troszkę zhakować ten, jak się husarię wynajdzie, to z husarią chyba nawet nie trzeba żelaza mieć, a ma się fajną broń. Tak to jest właśnie z tymi Polakami, że mają ten. Ale co my tu potrzebujemy? Konie generalnie, nie? Konie potrzebują hodowla zwierząt. No to dobra, to tak zróbmy. Żelazo było na północnym wschodzie. Wycofamy się, bo tutaj nie ma co tutaj szarżować, a on tutaj będzie zaraz miał wsparcie tego procarza. Na poprzedniej mapie? O, tu jest żelazo, nie? Koło między Londynem a Presławiem, ale to ja tam raczej nie dojdę w najbliższym czasie. Produkcja. No to produkujemy osadników, nie? Kiedy my będziemy mogli ten Panteon założyć? Nie za szybko. Ty dziadu. Powiem wam, że co mnie najbardziej dziwi w tej grze, to, że te postaci tych królów i tym podobnych, one są gorzej animowane, znaczy w ogóle nie są animowane, w porównaniu do tego, co było w piątce. Tam naprawdę było fajnie, jak te, nawet chyba w czwórce było lepiej. Kończ go. No. I to mnie troszkę dziwi. Dobra, idziemy tu się zregenerować. W
tą stronę, w tę stronę ten. Stary, nic się nie boję, tylko po prostu to trwa wszystko, no. W tę stronę chyba tutaj będzie trzeba tam, tą osadę też zlikwidować. Umiejętność bez wyobraźni zwana jest rzemiosłem. Daje nam ona wiele przydatnych przedmiotów, jak na przykład plecione kosze piknikowe. Umiejętność bez wyobraźni. Plus 30 do produktu. Podwójne doświadczenie to jest... To na razie chyba nie zmieniamy. A co by nas interesowało? Handel zagraniczny. Rozwijają z Dunii. Karawanseraje, przemysł stoczniowy, kupiec, wspólna wojna, szlaki handlowe. No to chyba to. Tu mamy oczyść obóz barbarzyńców. Co daje? Zapewnia wszystkim premię do skrzydlenia. Nie no, chyba handel zagraniczny. Co sądzisz o Argusie Strongu? No generalnie Argus Strong był w teście piw z Lidla, więc tam możesz sobie zobaczyć, co sądzę. Nieznana cywilizacja kończyła budowę cudu świata Stonehenge. Stonehenge. Ej, ale ja nie rzucam ci żadnego wyzwania, królowo. Nie najgorzej, bo myślałem, że będzie lepiej, znaczy bardziej obsadzona ta wiocha, więc na razie nie jest źle. Czy coś nie za bardzo wzrosło po tym, po polinkowaniu? Jednostka bez rozkazów. O, wyszedł głupek z tego, z wiochy. No to trzeba być debilem. Znaczy, generalnie to jest jeden z największych mankamentów szóstki, nie? Że inteligencja pozostawia wiele do życzenia. Gdzie jakiś browarek? Dzisiaj tylko nachmielone. I przez rzekę atakuje. No i dobrze. Dobra, graj, ale też coś pij. No to przyje przecież na mielone.
No, mamy wiochę. 45 zł, dobre i to. I przyspieszyliśmy tradycję wojskową. Też dobrze. Tu by się dało chyba wybudować jakieś miasto. Chociaż ono nie jest idealne, bo nie ma gdzie się... Jest żelazo! Brawo, brawo! To tu budujemy. Tu budujemy. Tomku, czy oglądasz może Tomasza Millera? Oglądać nie oglądam, ale miałem okazję poznać Tomka. Znaczy parę jakichś jego tam filmów widziałem, ale tak, żebym oglądał, to nie, no bo po prostu łycha mnie aż tak nie interesuje. Jak ryknął. Dobra, wykorzystajmy tutaj to. Dobra. 7 tur jeszcze i będziemy, tu będzie trzeba jakieś miasto wybudować. Tutaj jakiś, nie wiem, Gdańsk czy coś takiego. Tu zwiadowca parszywy. Jeśli w niebie nie ma psów, to po śmierci chcę trafić tam, gdzie one. Czasami te cytaty są takie z dupy, że po prostu nie wiadomo, czy się śmiać, czy płakać. Czekajcie, no to obróbka żelaza, nie? Czy co by nam tu było potrzebne? Rydwany. Garncarstwo. Pszenicy i ryżu. Pszenicy i ryżu, no jest pszenica tutaj. I ryż też mamy niedaleko. Astrologia, dzielnica świątynna. To może to. Będziemy mogli religię założyć. Osaczaj. Oj, drugie żelazo. No, panie, dobrze. Zaraz się meczyk zaczyna. No trudno. Powiem sobie, że jakoś tak. Ale gdzie? Jeszcze łucznik. Ja pierniczę, skubaniec mi tu trzecie miasto założył. No co za gnój. No, on jest bardzo ekspansywny, ten Trajan. No to prawda. A tu jeszcze 5 tur. No może jednak poprawili, kurna, tą inteligencję tego, bo mnie tutaj rysuje. Nie wiem, którego walić. Chyba w tego. Ajajaj, niedobrze, już 3 jednostki straciłem, jak ten debil. Niedobrze. To była już głupota. Ale w lesie jakoś się chłopaki tam dobrze. Kurka, rurka. Mam nadzieję, że ta jednostka się ostoi. Chociaż jak łucznik go pociągnie w następnej turze, to będzie po zawodach.
Tego obronił się. Ale fuks! Tylko co? Czy jesteśmy w stanie go zabić, żeby sami nie zginąć? Pokazuje poważna wygrana, ale pokazuje mi też, że chyba zginie, tak? To co, spieprzać? Słuchajcie, no ja nie wiem, mam go dobijać czy nie? A kurka! No. Ale już jest prawie nieżywe. No ale to praktycznie jest nieżywe. No. Do uzdrowienia. Jedziemy. No to idziemy. Co prawda nie mamy żadnej osłony na tych, no ale... Tu założymy miasto. Trudno, będzie blisko, to będzie blisko. No. Procarze. Może mi nie zabiją tych osadników, co? Cezar atakuje? Nie no, na razie chyba nie. Teraz tak, czy tutaj lepiej, czy jednak tam dalej, bo jednak pole dalej, no ale z drugiej strony tu i tak są góry. Tu czy tu? Chyba tu lepiej, nie? Bliżej do żelaza. Jedno miasto dopiero. No jedno. I tu drugie. Akurat Lublin to nie będzie. Przerobimy go na Gdańsk. No i gdzie się niby tą nazwę zmienia? Co? No się zmienia, rzeczywiście. Gdańsk. Lepiej będzie zapobiegawczo zrestartować partię. Nie no, słuchajcie, no to jak będzie porażka, to będzie porażka. No takie jest też życie. Co my tu możemy budować? Też chyba nic, chyba ten pomnik. Ale to będzie trwało i trwało. Dobrze. Repry nie oglądasz? No nie. No nie, jeszcze debil jeden mówi, że się za blisko osiedlamy, nie? Stary. No właśnie nie wiem, czy lepiej go... Jak mu obiecam, że na przyszły będą się rozglądać za innymi miejscami, no to już muszę tego pilnować. Z drugiej strony, jak mu powiem, że będą się osiedlać, gdzie im się podoba, to on, kurde, potem będzie się agresywny. I mogę zignorować, więc...
Będę się rozglądał. No dobra, niech ci będzie. Bo będziemy szli raczej w prawą stronę. Też tu Kilimandżaro jest fajnie. Dobra, nieważne. Złamiemy to, złamiemy obietnicę. No już kurna ten, bo mamy małe terytorium, to już na ten, czyli on już szykuje wojnę. Ten cały durny Trajan. Niedobrze. Za zignorowanie też jest kara. No to nie zignorowałem, obiecałem, że nie będziemy się osiedlać. Tylko, że on tu zaraz i tak przyjdzie z tymi swoimi tymi, jak już nas potępił. Muszę wam powiedzieć, że taka ciekawostka, nie wiem, czy to z jetlaga wynika, ale normalnie zmienił mi się tryb tego i o 10 chodzę spać i wstaję o 6. Chociaż dzisiaj nie czuję tego zmęczenia, więc może nie będzie tak źle. Idź tam, zobacz, co jest tam na bardziej na ten. Aha, fajnie. Barbarzyńcy. Ale kraby są. Starość? No tak, bo wiesz, to mi się zrobiło po prostu po Tasmanii. Wcześniej tak nie miałem. Teraz nie wiem, czy zostawiać Kraków niechroniony. Pomnik. Dzielnica wojskowa. Najlepiej ja bym wybudował... Aha, w następnym mogę wybudować dzielnicę świątynną. Włócznicy. No to chyba włócznicy to jest dobry temat. Oż ty w życiu, już kurka się zaczyna. Już przylał. Oż ty w mordę. Nie wierzę w astrologię. Jak przystało na strzelca, jestem sceptyczny. Łucznictwo w takim razie. To może być krótka gra. Ile my mamy hajsu? Możemy coś kupić, chyba kupimy coś. Każdy naród żyje z wymiany towarów. Dobra, spoko. Mamy okazję do ustanowienia formalnego. Tak, ale teraz nie czas dla tutaj o tym mówić, bo czas tutaj dokonać zakupu za złoto. Aha, czyli tak, możemy kogoś kupić. Najwięcej nas stać na włócznika. I włócznik co on ma? 25 w zwarciu. A ten ile ma w zwarciu? Ten wojownik? 20.
No dobrze, to ty się wycofaj tu. A tu kupujemy włócznika. O, procarz jest za 420. No zostanie w następnej turze, można by jeszcze coś kupić. No to dobra, procarz niech będzie. Idea. Tradycja wojskowa. Zaatakuje, czy się zreflektuje? Zaatakował. Ty, dziadu, wypowiada wojnę z zaskoczenia. No nic. Trzeba żyć. Dobrze, tutaj troszkę się te miasta same bronią, nie? Bo jak w tych starych cywilkach to było tak, że po prostu przyszedł ci nie ten i już było potem. A, wycofał kurde słabą jednostkę i wdał świeżą. No, no może rzeczywiście coś poprawili. I teraz co? Dobrze. Jeden upadł. Jakie straty? Skasował się głupek przez tą rzekę. No to dobrze. Ale tutaj drugi. A to nie skasował. Osaczeni jesteśmy. Ale co? Możemy kupić następnego procarza, tylko trzeba będzie tym wyjść z tego, z osady. Albo można kupić nie procarza. No kurka, no nie mów, że ci ruchu nie starczy. To co za syf. Lepiej tu przejdziemy. Teraz tak. Ja, no i nie skończył go. Miasto nie będzie odzyskiwało punktów żywności. No tak, ale kurka, no dobra, walczymy.
Aha, popatrz jak spierdziela. Nie no, kurde. Coś tu się chyba polepszyło. Ale ta tak, teraz... Ta jednostka wojskowa udowodniła swoją wartość. Dobrze. Tylko, że teraz nie ma czasu na awans, bo musimy tego zniszczyć. No i dobrze. I przestaliśmy być oblężeni. To jest dobrze. Skubany jak ucieka, jak szczur z tonącego okrętu. Teraz czekajcie, czy tutaj jest tak jak w tamtych innych cywilkach, że jak dam awans, to on się wyleczy? Tak, jest, bardzo dobrze. No chyba krytyczny moment bitwy mamy za nami, także myślę, że powinniśmy to przetrwać. O. Będzie duża strata, ale przynajmniej gościa skończymy. O, minus 4, nie tak źle. Nie, minus 17, no. Trudno. Ale skończyliśmy go. I teraz, dobra. Tak, podejdź tu, głupku. I cię zaraz rozwalimy tym rocarzem. Teraz szkoda, że nie mamy więcej tej armii, bo bym kurna mu zrobił karną ekspedycję, żeby go kurna pognębić za to. Ale może. Jeszcze barbarzyńcy nam tu potrzeba. Tu jest ten dziad. Dobrze. I teraz możemy coś kupić. I kupujemy następnego procarza. Czy wojownika? Nie, procarza. O proszę, Stany Zjednoczone. No nie, no to jest trochę kpina, co tutaj się wyprawia. To ja, co to jest za ten? To ma być upgrade.
Dostał. Przynajmniej nie sprowadzi tu jakichś barbarzyńców. Koniec. Dobra, fortyfikuj do uzdrowienia. I zaraz idziemy, kurna, z karną ekspedycją. Na tą ostię. Liverpool mi założyli tutaj. O ludzie. No ale proszę, jak ta Brytań, rule the waves. Może to przy normalnej grze nigdy mi się takie bugi z tekstem nie zdarzały, ale nie, to na pewno nie jest kwestia OBS-a, tylko to jest kwestia tego, że jest jakiś nowy upgrade, nie? Dzisiaj wszedł. Przynajmniej ja dzisiaj dostałem info. Idziemy zobaczyć, co tutaj... Podobno jest jakaś lipa, no ale co ja zrobię? Niech moce zła popadną w konfuzję, gdy twoja strzała będzie lecieć do celu. Dobrze. I co wynajdujemy? Obróbkę żelaza. Słuchajcie, ja się muszę oddalić. Wymienić wkład. No, jestem z powrotem. Idziemy na tą ostię. Nie jest to jakieś super miasto, no ale...
co my tu budujemy? Dzielnicę świątynną. Co o tym myślicie? Czy jednak... Nie, budowniczych wybudujemy, żeby wybudowali tam tą w Gdańsku. Też nie, jeszcze nie. Łuczników. Łuki. No i tak właśnie zrobimy. Przedstawienie miasta Armak. Ludzi, co to za miasto? Nie znam. Jakie piwo pijesz do dzisiejszego live'a? Piję wodę nachmieloną. Mamy ich, bo mamy ich osaczonych. Jeszcze expa sobie nabijamy. Ale to już zaczyna się epoka klasyczna w tym. Czyli co wynalazł? Żelazo? Akurat nam tu się ten Gdańsk rozbudowuje, nie w tą stronę. A nie, jeszcze się nie rozbudował. No to kawałek ma do tego żelaza. Jaki poziom trudności? Król. Mecz jest. No wiem, że jest. Możecie podawać, jaki jest wynik. Pewnie 0-0 na razie. Życie jest sztuką wyboru. Ja wybieram rozrywkę w postaci cywilizacji. Bo sport, każdy przyzna, to rozrywka, a nie Bóg, honor, ojczyzna. A to zwiadowca rzymski. Oż ty dziadu. Ty psie. O, miasto Ostia urosło do 2. Jeszcze poczekajmy. Co tak nagle cię wzięło nagranie? Wiesz co, no dostałem maila od Aspyra, że jest jakiś tam upgrade cywilizacji, że w ogóle teraz to inna gra i w ogóle. No i tak mnie kurde złapali. No. Liczba wyznawców wzrosła. Nadszedł więc czas na konkretne określenie tego, w co wierzymy. Wybierzmy panteon. Bardzo dobrze. I teraz tak, gdzieś tu było z tą solą. Kurka, albo jak to nie było w tej grze, to było chyba w 5. Żywności. Bawełna, barwnik, cukra.
telefon. Ja tak się cieszyłem, że mam tyle tej soli. Plus 2 do wiary dzięki kopalniom na zasobach luksusowych i dodatkowych. No to to chyba gdzie trzeba brać. No bo tu mamy... No tak, no nic nie wymyślimy tutaj lepszego chyba. Plus 1 długodnia dla miast mających dzielnicę świątynną. To figurki religijne, dobra. Załóż ten panteon. Dobrze. Zwiadowcę mamy. I tu kończymy tą ostię. Jeszcze nie. Czy wrócą regularne let's play? Wiesz co, no to wszystko zależy, no. Jak mi się będzie fajnie grało, będziecie chcieli to oglądać i ten, to może tak, na razie 30 osób ogląda, więc szaleństwa nie ma. Wiem, że jest mecz, wiem o tym, ale mimo wszystko. I wchodzimy do miasta. Jeszcze nie. W następnej turze. Teraz go nie pamiętam. Narzekałem. No, generalnie widzę, że się chyba trochę poprawiło. Wydaje mi się, że troszkę inteligentniejszy jest komputer. Dobrze. Czy zachować miasto? Czy je zatrzymasz, czy zburzyć? No myślę, że zachowujemy, nie? Zmienimy tylko mu nazwę. Wybierz produkcję. Pomnik naprawa. O ludzie. To co? Ostrołęka, nie? Droga na Ostrołękę. No nie, no chodzi o to, żeby zostawić troszkę tamtego, bo jak to była Ostia, no to robimy Ostrołękę. Ciekawe, czy przyjdzie na kolanach przepraszać, czy nie. Też problem, bo wiele osób nie zna tego kanału, a z postami na Facebooku to wiadomo jak jest, nic a nic się nie wyświetla. Nasza populacja rośnie, lecz mamy niewiele miejsca dla nowych obywateli. Musimy znaleźć sposób. Tak, to jest też kwestia tego, że ja nie...
Dobra, tutaj. Awans. Ale czy to jak zaatakuje, to jest ten? Ciekawe, czy on jest taki głupi, że on nie ma w ogóle żadnej osłony i będziemy mogli go dalej jechać, czy nie? Jak myślicie? Jedziemy z nim dalej, nie? Z tym, Rzym mu możemy, zostawimy na razie, ale to Kumae to by trzeba zająć. Co prawda będziemy wtedy... O, Katarzyna. No i się posrało. Twoja obietnica złożona Imperium Rzymskim, przestań się osiedlać, została wypełniona. Gdzie ty idziesz? O! Mamy tego. Mamy osadników z Rzymu. Tomek, ty się nie martw. Playerzy streamujący PUBG'a. Co to jest PUBG'a? Mają 500-600 widzów i na strategiach spada do 150 ludzi. Strategie niepopularne są, to nie Fortnite. No, może i tak. Powiem szczerze, zastanawiałem się, czy nie streamować tego na Twitcha, ale stwierdziłem, że jednak tutaj ten. Nie stary, nie ma w ogóle o czym rozmawiać. Jeszcze jedno miasto musisz mi, muszę ci tutaj zabrać. Żeby mnie tylko tutaj pycha nie zgubiła, ale kurka, no widzę, że chyba jest gość. Na przyjaznym terytorium możemy go upgrade'ować do łuczników. To czekaj, czekaj. To ty nie idź tam, tylko ty idź tu. A ty idź tu. O, i tu jeszcze budowniczych możemy mu zabrać. Nie no, jak ktoś podnosi rękę, to musi wiedzieć, że mu, prawda, Polska tę rękę odrąbie. Za tę dłoń podniesioną nad Polską. Kula w łeb. Czekaj. To tego też można ulepszyć. Aha, to każdego możemy ulepszyć do łuczników. Spoko. Możemy mu drogę splądrować. Ale nie musimy w sumie. To będzie niedługo nasza droga. Miejmy nadzieję. Budownicze gdzieś tutaj idą. Znaczy nie budownicze, tylko ten. Tu by można założyć jakieś miasto, ale to za chwilę. Ale się podjarałem. Tak nie szło i tak. Słupek. PUBG? Kurde, ja myślę, że najpopularniejsza strzelanka to jest Counter-Strike, a nie jakieś PUBG. Co to jest PUBG? A dobra, jak nic nie można, to chociaż strzelmy to.
Tutaj mi podajesz dobre miejsce na miasto. No ale mi się wydawało, że tu jest dobre, a on nie pokazuje, żeby tu było dobre miejsce. Za blisko czy co? W sumie tu jest dobrze, no jest tak, klejnoty są. Player Unknown's Battlegrounds, najpopularniejsze od 3 minut. Czekaj, to jest to, co chyba ten Simon pokazywał, że w to grał na komórce, że jakieś fajne, tak? To teraz wyszła wersja na ten. Oho, daje mi kumę i ostrołękę, tak? Nie mogą się zgodzić na te propozycje. No to generalnie... Przykro mi. No to nie wiem, może będzie trzeba zagrać w tego pubga. Tradycji wojskowych. Ale jeśli ludzie prowadzący wojnę będą kurczowo trzymać się zasad, przegrają. Ulises gra. Co my tutaj potrzebujemy? Plus 50 do produkcji ciężkiej, lekkiej kawalerii. Na razie tego nie mamy i tak, także nie ma co tutaj tego chyba wybierać. Plus 1 do produkcji we wszystkich miastach, to chyba to jest. No bo barbarzyńców na tę chwilę chyba nie ma. To chyba to nam się opłaca, nie? Mamy 3 miasta już. Ale nie wiem, czy jest na Maca ten PUBG, nie? Czekaj. Ha, i tak nie ma pieniędzy. Dobra. Wczesne imperium. Nie no, chyba to. Mistycy. Jeden ze 100. Dobra, osaczmy go. Nie, jeszcze nie jest osaczony.
PUBG to też gra strategiczna, nie tylko AIM. O, i tu nasz, prawda, budowniczy ucieka. Wspólna wojna. Takie coś cię satysfakcjonuje? Ja mu daję sól, a on mi daje pieniądz. No. 1-0. No to brawo. Kto strzelił? Lewy? Czekajcie. I teraz tak. Ty bierzesz budowniczego. Przejmujesz jednostkę z tego. Dobrze. Wybudowaliśmy łucznika. I teraz co? W tym Krakowie. Pomnik czy dzielnicę świątynną? Chyba dzielnicę świątynną, nie? Jak mamy robić jakąś tą religię. Tylko, że tu w zasadzie nie ma gdzie jej budować, tak po prawdzie. Nic sensownego tu nie widzę. No bo dzielnica świątynna musi być tak. Za pola sąsiadujące z cudem natury nie da się. Z łąkami góry. No to chyba, że tu, nie? Z równinami, z pustynią, z tundrą, ze śniegiem, z lasem, z dzielnicą. Tu z lasem ten. Tu z rzeką. Nie, las. Las i ten. To dobra. Tylko, że tu jest dobre miejsce generalnie. Może tu ją lepiej wybudować. To jest jedna do wiary. Ale karny. Nie strzelił karnego. No proszę. Czyli są momenty. Ale czekajcie. Kurka, no nie wiem, gdzie tutaj dać. Chyba tu. Na tych górach. Do widzenia. Stary, trzeba było nie zaczynać.
Jeszcze nie osaczyliśmy go. Tak, tak zrobię, też nie jest okrężenie. Nie, może go dojedziemy łącznie z tym Rzymem, może. Skończy, kurde, babci sranie. Po przewach agresu. Upadałoby zasejwić w razie jakiegoś takiego... jakiejś, no nie wiem, awarii prądu. Idziemy, idziemy. Tu albo tu. To chyba tu lepiej. Dalej od Krakowa. Ale bliżej do Armak. No ale dalej od Krakowa. Pszeniczka jest. Mamy to. Na co zmieniamy nazwę? Zachować miasto? Zachowaj. Na jakie zmieniamy nazwę? Na Częstochowa? Czy na C? Jakie może być na C miasto? Częstochowa, co jeszcze może być? Czy. Jakieś propozycje. Dobra, na razie posłucham propozycji, a wy ten, zastanówcie się. Częstochowa chyba, nie? Kluczbork. Kluczbork, nieźle, no ale no to jest jednak na C. Nie, stary, już idziemy po ciebie. Hełm. No hełm, ale hełm jest jednak na H. Tu chyba założymy to miasto. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Tak, tutaj. Warszawa? Powinien być Wrocław, ale niech będzie. Cyców. Cieszyn. Cieszyn dobre. Kalisja też dobre.
Ale to będzie chyba Częstochowa jednak. Bo... No może Cieszy. No, no nie, to CU, Kumae, Częstochowa to mi lepiej chyba pasuje. Człuchów. No. A dobra, niech będzie Cieszy. To w sumie jest takie piastowskie miasto. Cedynia. No, Cedynia. Warszawa, dobrze. Zobaczmy, co to koło tej Warszawy jest, bo to nawet nie mamy spenetrowanego tutaj terenu. I okrążamy. Aha, jakieś pogróżki tutaj od Katarzyny. W zasadzie powinien być Wrocław, bo wiecie, Warszawa to... który to tam wie? No to wieś rybacka, nie? A Wrocław to 1000 lat tradycji, znaczy 1000 lat historii. Ale dobra, niech będzie na razie. Zobaczymy, może jakieś lepsze miejsce na Wrocław znajdziemy. Rzymu nie będziemy przemianowywać. No bo jednak Rzeszów to by było jednak policzek w twarz dla tego Trajana. Czy myślicie, że trzeba zmienić na Rzeszów Rzym? Też na Rzy, nie? Antana Ryba. Gdzie to jest? Łucznicy mogą awansować. Dobrze. Karawanę i szlak. No karawanę by trzeba, tak. Tylko, że właśnie nie mamy gdzie jej teraz... No bo jak już zbudujemy tą świątynną dzielnicę, to wtedy się tym zajmiemy. No dobra, no. Tomek, ponazywaj miasta nazwami browarów kraftowych. Oho. Coś jednak tam sobie wybudował w międzyczasie, jakichś łuczników. Może nie będzie tak łatwo z tym Rzymem.
No kurka, wyszkolonych ma tych. Odrzuć propozycję. Dobrych ma tych uczniów. Nie. Ty się masz oddalić. Czekaj. Ty się oddalisz, żeby się wyleczyć. Barbarzyńcy, ajajaj. Zostawić mu ten Rzym? Nie, bo potem wiecie. Chociaż może go zostawić teraz, nie? O, daleko do tego żelaza, daleko. Ale on taki, kurde, nie jest leszcz, bo tu nas troszkę łoi. No ale, no zgadzam się, trzeba go skończyć. To nie będzie takie proste. Bandar Brunei. Idźcie. No tak, ale jakbyśmy go tutaj mieli takiego okrążonego jeden Rzym, to może byśmy mogli taki rezerwat tam trzymać, nie? Ach, kurka rurka, myślałem, że go nie przyuważę. No nie jest taki, kurde, ten. Nie jest taki cienki.
ten, bo wystawiłem gościa, bo myślałem, że on się skupi na tym i będziemy tutaj go kończyć, a nie. Filadelfia. Gdybym podciągnął tych łuczników, to może bym go osaczył, ale nie wiem. Kraków potrzebuje obszarów mieszkalnych. No ale na razie nie możemy się tym zająć. Prawie nas kurde skończył. Ale może my go skończymy zaraz. No generalnie niespodziewanie, ale idzie mi dobrze. To dlatego, że Rzym podniósł na mnie rękę i teraz my tą rękę mu odrąbiemy. Haha, to było piękne. Jeszcze Wikinga spotykamy. Dobrem pokonanych jest nie mieć nadziei na wiele dóbr. Do widzenia. Zachować miasto? Zachować. No to proszę was, tak tutaj na nas naskoczył i dzięki temu mamy już 4 miasta więcej, bo Warszawa też powstała z jego tem. No i teraz musimy pokój i rozwój, prawda, handlu. 10 się zbliża, powinienem iść spać. Nie, ale za chwilę będziemy kończyć chyba. Tu się zaraz powinno powiększyć, także będziemy mogli konie wyhodować. Tak, mamy konie. Pędzą konie po betonie. Co 2-0? 2-0 czy 2-0? Czy co? Czy 0-0? Poniżenie ekstremalne i przemianowanie na Radom. Nie, no Radom nie, Rzeszów. Rzeszów, bo też na Ży.
Aresowia to chyba takie dosyć stare miasto, nie? Właśnie, to przemianujmy go. Aha. Królowa mnie potępia. Ostrołęka. Potrzebuje obszarów mieszkalnych. No bo żeś wybudował tą Ostrołękę, czy tam Ostię, jak ten debil z dala od rzeki. Teraz akwedukt tu trzeba wybudować po prostu. Jeśli się da w ogóle. No, od gór można zawsze. Dobra, muszę się udać wymienić wkład. A zobaczmy, co tutaj się dzieje. No i wracam. No, generalnie przez przypadek, przez to, że ten Rzym mnie zaatakował i troszkę przeszarżował, udało nam się obronić. Przeszliśmy do kontrataku i dzięki temu mamy 4 miasta więcej. 3 podbite rzymskie i 1 ze zdobytego osadników. Także no, nadspodziewany zbieg, znaczy niespodziewany zwrot akcji i jesteśmy naprawdę na progu. Muzyka za głośno. Ale to ta muzyka tu prawie tu nie gra. No to teraz chyba uzyskaliśmy dużą przewagę nad resztą, ale tu podobno właśnie w tej części tak porobili, w tej części tego tej gry, że teraz jak się za bardzo rozwiniesz, to zaczynają być jakieś problemy, jakieś wieki ciemne, jakieś takie historie, nie?
Trzeba by budowniczych budować. W ogóle zaraz będzie trzeba zmienić ten. Wasza wysokość, mamy do dyspozycji emisariusza. Możemy użyć go do zdobycia względów u miasta państw. Mistycyzm to błąd uznania przypadkowego i jednorazowego symbolu za uniwersalny. Zmień doktrynę. Do produkcji budowniczych. Tak? Czy jednak to? Nie, to nam się chyba lepiej opłaca cały czas. Czyli nie zmieniamy. Wybierz ideę. No nie wiem, chyba to wczesne imperium biorę, nie? Wyślij emisariusza. Gdzie go można wysłać? Do tego Armak chyba, bo on jest blisko nas i dobrze by go było mieć po swojej stronie. A to jest miasto jakie? Religijne. No i dobrze. Tu takie małe jezirko. No, fest ten kontynent, fest. 4 tury jeszcze. Do wybudowania dzielnicy świątynnej. Tutaj pomnik zaraz będzie. Trzeba pójść sprawdzić, co tu w ogóle jest, koło tych. Tu nie przejdziemy. Produkcja w Gdańsku. No chyba budowniczych będziemy budować. Nie, kupca. Niech będzie kupiec. Dobry wieczór. Ile nas tu ogląda, ile nas tu widzów ogląda? 38 osób. Nie za wiele. Ale spoko. Dzięki, że jesteście. To jest tak naprawdę moja rozrywka, nie? Także to jest tylko takie przy okazji, że coś tam nadaje. Ale... Patrzę, czy tu nie ma jakiejś wioski może. Tu widzę, jakaś Syberia jest.
kopalni żelaza nam się nie udało zbudować. Państwowa siła robocza. No dobrze. Kaplica. Pomnik. No chyba kaplicę chyba budujemy, nie? Że powoli trzeba ten, bo tutaj się krąży ta cała, Wiktoria z tymi swoimi żołnierzami. Tu jakieś widzę wojska też tego Alessunda. No. Nie są to łatwe czasy, no. A tu co jest? Tu Piotr chyba jest. To w końcu jaki jest wynik? 0-0? Wasza wysokość, zaczynamy zwracać na siebie uwagę wielkich ludzi świata. Oczywiście inni przywódcy też pragną it. Im bardziej wyspecjalizowane dzielnice budujemy, tym bardziej będziemy skłaniać odpowiadających im wielkich ludzi, by udostępnili swój talent naszej cywilizacji. Wszystko ma swoje granice. Z rudy żelaza nie sposób zrobić złota. Granada. Proszę bardzo. Jazda konna. No, jazda konna się wydaje całkiem dobrym pomysłem. Zwłaszcza, że mamy już konie. Chociaż garncarstwo. Nie, to chyba nam bardziej potrzebne, bo te obszary mieszkalne musimy robić. Karny dla Nigerii. No, to chyba będzie 0-1. Chyba stracimy tego wojownika. Spierniczajmy, no a nóż się uda go ocalić. No, cóż. Dobrze, że ja wygrywam. Na razie. Co tak włazi jak do siebie, kurde, ten amerykański łucznik? No i powojownik. Trudno. Żelazo.
Tak. Proszę, tu między górami jakieś takie osady, jak jakiś to na doktor z alpejskiej wioski. Wiedziałeś, co dziś robić. Ale co, w ogóle grają Piach? Wilu będzie piątą, cywilkę piątkę odpalał, no. Z Wiedźmina zrób lepiej streama. No proszę ciebie, powiem ci tak. Ja na Wiedźmina nigdy, w Wiedźmina nigdy nie grałem. Dlaczego? Dlatego, że nie mam, znaczy konsolę mam Xbox 360, tam chyba nie ma. PC-ta mocnego nie mam, no i na Macu nie ma. Czy tam jest, ale słabo chodzi, nie? Dobrze, badanie. Farmę. No to nie wiem, czy tą jazdę konną. No na wszelki wypadek. Czy tam irygacja? Irygacja, no. Liczmy, że będzie pokój. Grasz w ogóle w inne gry niż strategię? No, Clash Royale to chyba nie jest strategia, nie? Czy nie wiem. Ale raczej, no, w Sensibila grałem. W Sensible World of Soccer, to namiętne. Z tej strony Olbracht. No to pozdrawiam, znaczy nie wiem dokładnie kto. Jan Olbracht? Dobrze, dobrze, dobrze. Do tego Cieszyna pójdźmy, bo tam kurde łażą jakieś dziady z Anglii. Wasze morze nie są chronione, przyjaciele. Łatwo was najechać. Europa Universalis, mówię. Mam tę grę kupioną na Steamie, ale włączyłem ją, popatrzyłem. Stwierdziłem, że chyba nie. Spójrz w przeszłość na rosnące i upadające imperia, a przewidzisz również przyszłość. Zmień doktryny. Teraz już chyba ten czas. A ustroju nie możemy zmienić na razie, szkoda. No to 2 punkty wielkiego proroka naturę. No to bierzemy, bo my chyba zaraz będziemy zakładać tą religię. Chyba. Ile nam brakuje? Wielki prorok. Piotr Apostoł. No to generalnie jesteśmy w lesie. Zatrudnij za patronat. 1800, a ja mam 300. No to bierzemy tego proroka. Może Piotra Apostoła nam nie wystarczy. Państwowa siła robocza. Zmień doktryny. Zatwierdź doktrynę, tak?
No tu też są ładne tereny, żeby coś założyć, jakieś miasto. Dziewięć tur do wybudowania tej świątyni. To mam nadzieję przyspieszymy troszkę. Stąd. Co wy chcecie? Otwarte granice za 5 tych. No nie bądź śmieszny, proszę cię. Nagraj kiedyś coś jeszcze z Radkiem Kotarskim. No generalnie mam nagrać o jego książce. W najbliższym czasie. Znaczy już od dawna miałem nagrać, ale jakoś się nie złożyło. Jakoś się nie mogłem zgrać. Ale no, może w najbliższym czasie się pojawi. Chłopie, daj mi perłę. Oferta blokująca propozycję. No i jak się tu usuwa to? Może barwniki. No to do widzenia. Czas na live zły? Aha, że pora dnia zła. No a pamiętam, że jak żeśmy nadawali właśnie z Australii, jakiś był tam piątek ten, no to był dobry. Nie, ja wiem, że ludzie są w pubach, nie? O, tu jest ten. To wikińskie miasto. Norweskie. A o co wchodzi w tym PUBG'a? No bo ja tak widziałem, że to jest niby jakiś tam strzelanka, ale... Bez miłości, ale żaden nie przeżył bez wody. Ale nie jest to jakaś wojna, tam druga wojna światowa czy coś, tylko jakieś takie, nie wiem, jakby polowanie na zombie mi to tak wyglądało? Badanie. Kiedy dojdziemy do tych? Jedna tura do rozszerzenia. No dobrze, będzie można kupić coś. Chyba mi się spać chce. Aha, 100 graczy na koniec wygrywa tylko jeden. O, rozumiem. Znaczy... To ciekawe. Ale co, znajdujesz broń jakąś, tak? Igrzyska śmierci, no. Może zagram. Z tym, że ja na tym, na komórce, nie wiem, czy na Macu to jest.
Kraków się tutaj coś nam rozszerza, dobrze. No i doszliśmy. Dobra, kupujemy w Gdańsku ten pole. Nie, to szkoda kasy, zresztą nie mamy go. Nie mamy tej kasy. Ale zaraz będziemy mieli wielbłąda. Abdul Bey ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Dobra, gdzie jedziemy? Do Armak, myślę. 14, najlepsza kasa. A czy oni chcieli... A no, Granada chce szlak handlowy. Czy to jakikolwiek szlak handlowy. Ale do Armak jedziemy. To mi... Ten szlak handlowy nie tylko przyniesie bogactwo naszej cywilizacji, ale też z czasem wydepcze drogi między naszymi miastami. Oczywiście, że wydepcze drogi. Kraków, Spichlerz. W Gdańsku z kolei. Jabal Barkal, co to jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No to niewiele tych miast. Zresztą nie ma opcji to, żeby tak coś budować. No, Spichlerz też się przyda. Dźwięk się rozjechał? Kurczę. Dobra, no to w takim razie kończymy. Tę turę zaraz zapiszę. No i na dzisiaj koniec. Myślę, o proszę, już tu się szykuje inwazja waramów, kurde, z Anglii. Angole. Ja was ole. Będzie trzeba się przygotować na odparcie ataku. Na szczęście atakują maczugami. Ale za bardzo też tutaj nie mamy się czym bronić. No nic, może nie zaatakują. Dobra, wybierz produkcję. Gdzie? W Rzeszowie. No to tylko wojsko, ale co? Wszystko długo trwa. No dobra, no to zasejwiamy. Zapisz grę. Jadwiga 1890 przed naszą erą. Możemy jeszcze sobie zobaczyć, jak wygląda zwycięstwo. Zwycięstwo kulturowe. Na 9 miejscu, no to dupy nie urywa. Zwycięstwo naukowe na 10 miejscu. Zwycięstwo przez dominację. Jesteśmy na 1 miejscu. Siła militarna 75. No też kontrolujemy dwie stolice. I zwycięstwo religijne jesteśmy na 4 miejscu. Dominacja. Jedna zdobyta stolica. Kultura. Od kultury to my za wiele nie mamy. Nauka. Tutaj też słabo. No dobrze. To by było wszystko na dzisiaj. Dzięki wielkie, że byliście. I kończymy.